Muzeum Polskiego Przemysłu Naftowego w Bóbrce. Eksponaty, jakieś pojazdy gąsienicowe. Tutaj domki. Szyby naftowe oczywiście. I jeszcze raz pojazdy gąsienicowe. Muzeum w Bóbrce na Podkarpaciu. I tak wyglądała historia naszego przemysłu naftowego. I najśmieszniejsze jest to, że 150 lat temu to Polska była potentatem. A nawet 160 lat temu. Jakieś szyby naftowe. Tamto auto to chyba Kras. No, idziemy zobaczyć dalej. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. Tak wyglądają domki, w których mieszkali kiedyś polscy wydobywacze ropy naftowej. A tam jakiś szyb. I to wszystko muzeum w Bóbrce na Podkarpaciu, niedaleko Krosna. Kopanka, szyb naftowy Wiktor. Wszystko w miejscowym muzeum przemysłu wydobywczego ropy naftowej w Polsce. W Bóbrce na Podkarpaciu. 16 sierpień 2013 roku.